Od dworca kolejowego w Tychach jadę do skrzyżowania z drogą krajową numer 44, na którym to skrzyżowaniu będę skręcał w lewo. Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. W przypadku wyłączenia sygnalizacji świetlnej, jak widzimy, jesteśmy na drodze podporządkowanej. Mamy znak stop. No i ciekawostką tutaj jest, że linia do zatrzymania wskazana jest już za przejazdem kolejowym, bowiem tutaj oprócz tego, że mamy normalne skrzyżowanie, mamy również przejazd kolejowy. Tutaj odcinek wzdłuż ulicy Oświęcimskiej, mamy tor kolejowy do Tyskiego Browaru. No i po zaświeceniu zielonego światła upewniam się, że pomimo wszystko nie nadjeżdża mi z żadnej strony pociąg i wyjeżdżam na Krajową 44, jadę w kierunku Mikołowa.